Dzień dobry. Moim trzecim gościem w Rzecz o Polityce jest Michał Wypij, doradca wicepremiera ministra nauki Jarosława Gowina, szef struktur porozumienia na warmińsko-mazurskim. Nie pomyliłem się? Wszystko się zgadza, nie, panie redaktorze. Pierwsze pytanie. Premier Jarosław Gowin i bardzo mocno broni pomysłu, żeby chyba w kontrze do jednak premiera Morawieckiego likwidacji gabinetów politycznych, bo premier Morawiecki zapowiedział redukcję, a premier Gowin mówi, że nie można likwidować gabinetów politycznych. To jest jakiś spór? Nie. A czy między redukcją i likwidacją wydaje mi się, że jest jeszcze cała przestrzeń sprawnego funkcjonowania. Rozumiem, że premier Morawiecki, zresztą skądinąd słusznie, kontynuuje tą swoją politykę, którą zaczął w momencie, kiedy został premierem. Wtedy już zapowiedział, że teraz dochodzi do wymiany ministrów konstytucyjnych. On sobie daje czas i oczywiście nowym ministrom na organizację swojej pracy, ale po jakimś czasie dojdzie także do redukcji etatów, jeżeli chodzi o wiceministrów, więc to jest ten kolejny etap. Miesiąc temu pamiętam, że pan premier Jarosław Gowin w jednym z programów powiedział, że to już jest ten moment, kiedy to nastąpi. To troszeczkę jeszcze czasu minęło, ale to jest właśnie ten czyli moment. Czyli następnym etapem są gabinety polityczne, ale skąd ta obrona ich istnienia? W wykonaniu wicepremiera Gowina. Przypuszczam, że wynika, faktycznie pan premier powiedział, że będzie bronił jak lew gabinetów politycznych. To oczywiście z jednej strony, jak dla mnie jako członka gabinetu politycznego, jest bardzo miłe, że mój szef ceni tak wysoko moją pracę, ale to tak naprawdę chodzi o instytucję. Czyli chodzi o to, żebyśmy traktowali ministrów i żeby oni mieli szansę czuć, że są instytucją i mogą liczyć na pewne wsparcie. Chodzi także o to, żeby w ministerstwie klasa urzędnicza, ludzie, którzy zajmują się pracą merytoryczną i te osoby, które zajmują się pracą polityczną, pewną taką osłoną polityczną, żeby ta polityka nie przeszkadzała w pracy merytorycznej. I od tego są gabinety polityczne w bardzo dużym ogóle. My na siebie najczęściej bierzemy to pierwsze uderzenie, czy większość, zdecydowaną większość spotkań z różnymi posłami, także z posłami Kukiz15, którzy mówią o konieczności likwidacji gabinetów. Brzmi to dosyć populistycznie, bo z drugiej strony potem się z nami kontaktują i chcą w jakiś sposób pewne rzeczy ustalić. W momencie, kiedy prowadzimy reformę, bo ja rozumiem, że tak naprawdę to odpowiedź, czy chęć bronienia gabinetów jak niczym lew, jak powiedział pan premier Gowin, wynika z jego doświadczenia. Deregulował system jako minister sprawiedliwości i teraz zmienia system jako minister nauki i szkolnictwa wyższego. I on mówi bardzo wyraźnie, że bez gabinetu by nie dał rady. Wiceministrowie mają swoje zadania i specyfikę swoich zadań, ale my jesteśmy często tej czarnej roboty, której nie widać w mediach, a czasem widać, i musimy ją prowadzić. Ale co do zmian w rządzie, to pytanie jest czy jest pan zaskoczony, rozczarowany tym, że w ramach redukcji odchodzi z Ministerstwa Nauki wiceminister Bobko, który i w ten sposób liczba wiceministrów spada do 3, a cały czas w poprzedniej kadencji też za Platformy było 4 wiceministrów. Z jednej strony to jest dla nas zaskoczenie, bardzo wysoko cenię i bardzo serdecznie wszyscy lubimy pana ministra Bobko, pana profesora Bobko, tym bardziej, że z jednej strony cechował się dużą sprawnością, bo przecież też jest jeden z współautorów nowej ustawy, ale nie tylko, bo także jest jeden z współautorów ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jeszcze kilku projektów. Lubiliśmy ten dystans, lubiliśmy także tę skuteczność i to że jako senator PiSu także prowadził tą pracę na rzecz naszego wspólnego projektu bardzo ożywioną w parlamencie, więc tutaj mogliśmy liczyć na wsparcie i wczoraj, jak żegnaliśmy się w resorcie, to pan profesor zapowiedział, że absolutnie dalej nas wspiera i to dalej jest po tej stronie mocy. Czy jego odejście sprawi, że praca nad reformą nauki, czy jej implementacja, bo jak rozumiem, państwo zakładacie, że ona wejdzie w życie w tym roku, będą trudniejsze? No pewnie w jakiś sposób trzeba będzie przemodelować model współpracy. Pan redaktor na początku wspomniał, że faktycznie za Platformy i za wielu, wielu wcześniejszych lat faktycznie zawsze było 4 wiceministrów, mieli podzielone między sobą te departamenty. No departamenty nie znikają, one oczywiście zostają, więc trzeba je w jakiś sposób rozparcelować na nowo. No ale pan premier Gowin powiedział, że damy radę, taka jest decyzja premiera Morawieckiego, musimy ją przyjąć z pokorą i robić swoją robotę. No my jesteśmy właśnie w takim momencie, że mamy przede wszystkim pracować i robić swoją robotę. Co do reformy szkolnej nauki, to jutro druga część dyskusji na Komitecie Stałym o reformie nauki. Spodziewa się pan tutaj czegoś zaskakującego? Bo chyba jutro będzie sfera finansowa, budzi to zawsze emocje. No, oczywiście, naturalnie każdy minister finansów gdzieś tam broni tego swojego ogródka i chce jakby jak najmniej dać sobie zabrać, tak mówiąc kolokwialnie. A prawda jest taka, że dyskusja już nie toczy się na gruncie tego, czy mamy podnieść nakłady na naukę, tylko o ile mają wzrosnąć te nakłady na naukę i czy możemy je wzrost nakładów stopniowo możemy zapisać w ustawie. Wydaje mi się, że to jest pole kompromisu. Wydaje mi się, że także są osoby, które w jakiś sposób też dołożyły swoją cegiełkę do powstania tego projektu, które są obecnie w Ministerstwie Finansów, więc jesteśmy blisko porozumienia, no ale musimy rozmawiać, musimy dyskutować. To jest bardzo poważny projekt, więc trudno się spodziewać, że tak duża ustawa, konstytucja dla nauki, powstanie w krótkim czasie. Nie, no ona musi powstawać w bólu, ona musi powstawać w szczerej dyskusji. Tylko wtedy daje nam gwarancję, że będzie sprawnie funkcjonować i zostanie z nami na lata. Co do sprawnego funkcjonowania, to czy uważa pan, że koalicja
rządząca Zjednoczonej Prawicy sprawnie funkcjonuje, bo dyskusje na temat kandydatów, list i tak dalej trwa już wiele, wiele tygodni. W poniedziałek było kolejne spotkanie koalicyjne. Z tego z nieoficjalnych informacji wynika, że będą kolejne wkrótce. Oczywiście. I pytanie, czy nie jest tak, że już ten czas dyskusji powinien wyjść decyzję co do Warszawy, innych miast, co Olsztyna, gdzie pan chciałby formalnie kandydować jako kandydat Zjednoczonej Prawicy, jak rozumiem, powinno już być to? Czas decyzji nastąpi? Nie, no, myślę, że cały czas ja jestem przekonany i liczę na to, że oczywiście będę kandydatem nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale prawicy, bo Olsztyn zasługuje na zmianę, także pokoleniową. No, mamy taki okres, który wymaga bardzo szczerej dyskusji, zwłaszcza, że teraz nasza koalicja jest także zajęta czy obciążona w sposób oczywiście pozytywny, bo to jest zaszczyt służby dla kraju w rządzie, więc oczywiście te zadania trzeba w jakiś sposób umieć uszeregować. Kiedy się pan spodziewa pan osobiście, że pan dostanie jakąś ostatnią decyzję polityczną będzie w ramach... Panie redaktorze, ostatnia decyzja będzie wtedy, kiedy będzie można już rejestrować komitety. No tak, ale wcześniej na pewno prekampania nieformalna będzie trwała, zresztą trwa już w Warszawie, w Rafał Trzaskowski ma spotkania z wyborcami i tak dalej. Więc pytanie, kiedy pan miałby takie zielone światło, kiedy pan się tego spodziewa? To będzie przed Wielkanocą, czy po? Nie, ja myślę, że po Wielkanocy. Ja myślę, że po Wielkanocy to jest ten dobry moment. Faktycznie zostało nam jeszcze kilka rozbieżności, jeżeli chodzi o nasze stronnictwo w ramach koalicji. Więc jest jeszcze kilka tematów, które należy już dogadać. Jest kilka tematów, które w jakiś sposób mamy już dogadane, no ale też czekają na dobry moment, żeby je ogłosić, albo także w większym pakiecie to ogłosić. My jesteśmy silniejsi jako koalicja, więc to jest tak naprawdę najważniejsze. A to, że toczą się dyskusje na temat różnych kandydatów, tylko pokazuje właśnie naszą siłę i różnorodność. Chcemy iść razem, to jest jakby pierwsza rzecz, a druga sprawa, chcemy te wybory wygrać. Mówi pan, że jeśli chodzi o Olsztyn, to decyzja po Wielkanocy, a decyzja co do Warszawy, bo tutaj wszyscy dziennikarze warszawscy też śledzą to jeszcze z siły geograficznie, to jest naturalne, śledzimy bardzo uważnie, co dzieje się w Warszawie. Czyli decyzję co do kandydata w Warszawie też myśli pan, że po Wielkanocy? Ja myślę, że generalnie, myślę, że to będzie podobnie jak było poprzednio, to znaczy ten cały pakiet, czy pewną paletę kandydatów, to właśnie jako koalicja, żeśmy przedstawili w jednym momencie, myślę, że to będzie podobne. Czyli kandydaci po Wielkanocy pewnie, a jutro reforma nauki na komitecie stałym, a w przyszłym tygodniu na rządzie, 20 marca chyba jest termin. Tak jest, 20 marca na rządzie, potem oczywiście prace legislacyjne, one zajmą nam odpowiednią ilość czasu i tak, żeby pan prezydent na przełomie maja, czerwca mógł podpisać ustawę, z której będzie dumny cały rząd. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwu gościem był Michał Wypij, doradca wicepremiera ministra nauki Jarosława Gowina, szef struktur porozumienia w województwie warmińsko-mazurskim. Dziękuję bardzo i zapraszam na Rzecz o Polityce jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.